Witaj, młody przyjacielu. Ja nazywam się Fan, Fan von Rohec i zapraszam Cię do Minecraft Legend. Jak sobie łatwiej radzić? Gdzie są jakieś rzeczy, które możesz wykorzystać dla siebie? To się popularnie nazywa Trick and Tips. Najważniejsza w grze jest eksploracja. Eksplorując teren, możesz znaleźć zwierzaki, które mogą być Twoimi wierzchowcami. Możesz również znaleźć skrzynie, w których będą się znajdowały cenne przedmioty, takie jak e, dodatkowe alleluje, które pomagają ci w budowaniu i zbieraniu surowców. E, oczywiście e, podczas eksploracji znajdujesz różne dodatkowe e, rzeczy, które potem można w grze wykorzystać. E, bardzo to jest istotne, żeby zacząć to przed rozpoczęciem samej inwazji. Tutaj, tip drugi. Drugi tip polega na tym, że powinieneś zanim zacznie się inwazja, doprowadzić wszystkie wioski, również zombiaków, szkieletów i creeperów, do stanu, w którym będziesz mógł się do nich bronić, czyli powinny mieć jak najlepszą fortyfikację. E, oczywiście fortyfikacje, wieże, mury, i dodatkowo jeszcze e, Budynki, które reperują je. To jest bardzo istotne i powinieneś to wykonać, zanim się inwazja zacznie, bo to ułatwi całkowicie twoją późniejszą grę będzie dużo łatwiejsze. A oczywiście lubisz budować? No to czemu nie masz tego zrobić wcześniej? Tutaj trzeci, trzecia podpowiedź. Zauważ, że. Blisko wiosek znajdują się drzewa lub jakieś obiekty, które są wyższe. Możesz na nie stawiać wieżyczki i polecam to robić, ponieważ wszystkie głupie świnki będą próbowały zniszczyć te obiekty, chociaż i tak nie mogą ich zniszczyć, a Twoje wieżyczki, które będą dalej, będą mogły oszliwać wroga i będą mogły go łatwo niszczyć. Czwarty tip. E, masz ograniczoną ilość złota i e, ograniczoną ilość e, kryształów specjalnych, które służą do upgrade'u przy źródle. E, nie wykorzystuj ich pochopnie. Oczywiście możesz się zabawić, możesz wydać, ale one nie zostaną zwrócone i potem będzie ci brakowało na fajniejsze rzeczy. Najlepszy, najlepiej upgradeować jest skrzynkę, gdzie będziesz mógł pomieścić więcej e, przedmiotów, czyli będziesz miał dostępne więcej rzeczy do wykorzystania, takich jak kamień, drewno e, oraz e, kryształy do tworzenia e, mobów. E, teraz piąty tip. E, e, zwierzak, na którym się poruszasz jest bardzo istotny, jeśli eksprolujesz, obojętnie dowolny, oczywiście w moim przypadku najlepiej się sprawdził żuk, ponieważ mogłem wlecieć na każdą górę, na szczyt bez żadnego problemu, dodatkowo mogłem jeszcze wspinać e, się po murach. E, szósty tip, do niszczenia Zamków wykorzystywać najlepiej należy e, betonowe e, gobl, e, golemy. One są najlepsze, najszybciej niszczą. A tutaj o szybkość chodzi. Jeśli chodzi o twierdze, które e, są na wyższych poziomach, czyli są u góry lub mają e, potężne e, mury. To tylko e, na początku, na e, podstawowym levelu, e, niż e, je za pomocą e, golemów i e, najlepiej niszczyć wieże i infrastrukturę, czyli różne budynki przeciwnika, używając szkieletów. Są najskuteczniejsze, strzelają przez mury e, ponad nimi. I są bardzo dobre w eliminowaniu wszystkich celi, które są ukryte. Siódmy tip. Przeciwnik, z którym walczysz, ma znaczenie. Wszystkie bossy mają słabe punkty. Jednakże najłatwiej udało mi się opracować technikę, w której to szkielety. Niszczyły i zabijały tych potężnych e, przeciwników. Jedynym e, tutaj wyjątkiem e, był e, najszybszy z nich e, dziki, dzika świnia, e, która e, nie, mogła zniszczyć każdą strukturę, która e, była e, drewniana. Także na nią trzeba było inną technikę i tam musiałem się wspomóc pułapkami lodowymi i najlepiej wykorzystać tutaj te mega wieżyczki, które zdobywa się jednak za złoto. W pierwszym razie, to jest ósmy tip. Dlaczego nie powinieneś kupować tych wieżyczek, czyli demontować ich i nie powinieneś kupować tych specjalnych, prastarych golemów? Na początku gry najważniejsze jest, żebyś wykorzystał je na upgrade'y przy fontannie, które Ci pomogą zdobywać więcej surowców, które pomagają Ci zdobywać. Bardzo dobry tutaj jest tip, który pomoże Ci w wyborze, ponieważ jeśli upgradujesz tylko i wyłącznie cztery moby, to to stracisz. Poczekaj, aż odblokujesz umiejętność budowy moby plus 10. Oczywiście każda z tych struktur może być zbudowana po zniszczeniu odpowiedniej ilości e, lub e, m, fortec wroga. Za każdą fortecę wroga, w, e, oczywiście, e, jeśli są na niej bu specjalne budynki, w, e, każdy taki specjalny budynek daje ci dodatkowe e, zdolności do budowy e, specjalnych obiektów. E, niszcz wszystko e, co możesz, zanim e, z, rozbijesz portal, z tych specjalnych budynków, one muszą być zniszczone przez ciebie. I gdy zniszczysz portal, nie zyskujesz nic. Ja prawdopodobnie przegapiłem ten moment i niestety zrobiłem to, że nie zabiłem wszystkich budynków. Tylko jak najszybciej porwałem się, żeby portal zniszczyć. I to zaważyło na dalszej grze. Ok, dziękuję Ci za. Uwagę, mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił w tą grę, i ostatni tip. Kraj, tak jak lubisz, ale korzystaj z rad. Niestety, w tej grze trzeba zbierać dużo surowców i naprawdę najlepiej e, nauczyć się zbierać je efektywnie. Oczywiście, można co jakiś czas dobierać ze skrzynek, ale. Czym więcej zbierasz, tym więcej budujesz. A budowanie jest tutaj przyjemne i pomaga w grze. Dziękuję Ci ślicznie za słuchanie. Życzę miłego dnia. To był fan, fan von Roches. I do zobaczenia następnym razem.